Hejo, z tej strony Elek, a to jest ponownie Hello Neighbor 2. Zrobiłem sobie przerwę, przyszedłem się do sklepu kulturalnie. Zrobiłem sobie, wiecie, na spokojnie zmontowałem film, na spokojnie go wrzuciłem, zrobiłem miniaturę, przyszedłem się do sklepu, wróciłem. I jestem chyba gotowy jeszcze raz dać tej grze szansę, jakby. Spojrzałem na footage z tamtego nagrania i zauważyłem, że w momencie, kiedy straciłem klucz i stałem tutaj, tam stał ten typo, tu w tym miejscu stał, rzucił we mnie czymś i w tym momencie straciłem klucz. W patchu tak wyczytałem, bo wiecie, bo ta gra już jest po jednym patchu, nie? To już jest po jednym patchu, to... Wyklepane. W patchu wyczytałem, że w momencie, kiedy straci się jakiś item, to jest on stracony na zawsze i reloadowanie gry, jeżeli się zapisze tam czy coś, to nie do końca pomaga. Ale są jakieś wrony, które zanoszą podobno ten item z powrotem na jego miejsce, kiedy go upuszczę. Więc możliwe, że kiedy koleś mi trafia, ja upuszczam item i on ląduje z powrotem tam. Which is fucking stupid. Więc jakby ja totalnie nie mam pojęcia, jak w tę grę należy grać, bo ta alfa jest absolutnie zepsuta w moim doświadczeniu. Więc zrobimy dokładnie to tak, jak zrobiłem to ostatnio. Ja się po prostu wdupię w niego, żeby on mnie tam zaciągnął. No nie, not like this. Not like this. Zostaw mnie. Zostaw mnie. O, czajniczek. Chodź tu mnie zanieś. Niech ten czajnik sobie tam robi co chce. Dobra. Leży. Załatwiony. Sam mnie tu zaciągnął. Ja się schowam za kurtyną. Nie widać mnie, prawda? Teoretycznie powinno być tutaj widać. Tak w praktyce to jest ta kurtyna zepsuta. Ale czysto teoretycznie powinien być tutaj niewido... I powiedzcie, czemu ja wyrzucam losowo rzeczy. Nie miałem nawet rąk na klawiaturze. I coś mi z rąk wypada. Jak to działa? O, nie mogę. Ale głupie. O nie. O, aż mnie, o, aż mnie zabolało. O nie. Ale to było głupie. Dobra. Tutaj nie mam gdzie przejść. Okej, okay, to jest po prostu szyba. Tutaj są te wrony. Jakby skąd miałem wiedzieć, że to jest jakaś część mechaniki, te wrony, jeżeli nic o nich tam nie ma. Słychać się i w ogóle fajnie, ale nie widać, żeby one zabierały mi ten klucz, tylko on nagle znika. Znaczy, okej, jedna rzecz ma sens, że wrony w każdej części Hello Neighbor pokazują, gdzie jest klucz. One w jakiś sposób, te kruki czy tam... Crowd jest... Skyrim vibes. Ah, this game. A w patchu poprawiali AI. Wiecie. W patchu było poprawiane AI. O nie. Oczywiście. Oczywiście, że on się nie wywraca jak w zwiastunie. Skąd żeby znowu? Leżeć. Typie, przed chwilą leżałeś. Co jest? Nie! Ale ja w ogóle nie wiem, co się dzieje w tych momentach niektórych. Co jest grane? On... What? Halo, trafiam go! Trafiam go, co jest? Ja się wrócę tutaj jeszcze raz. On już nie wie, gdzie jestem. Dobra, no... To jest taka gra. Bardzo, bardzo, wiecie, stealth game, nie? Stealth game, by the way, stealth game. O, o, teraz mi można wypierdo... Yep, he did it. He fucking did it. Okej, całkiem spoko jest to, że on wywala faktycznie za okno z różnych stron, ale... No co ja mam zrobić, no? Dobrze, wywróć się. Leżeć. Powiedziałem ci ostatnio, to jest mój dom. Teraz to jest... This is my house now! My house! I am ready! Mam... Ale, mam świecące krzesła.
Mam lampę? On nawet nie wie, gdzie jestem. O nie! O nie! On tu nawet biedny przejść nie może. O, jak ja mam tu zgasić? Nie rozumiem. Nie wiem czemu to ostatnio było zgaszone, jak to miało zgasnąć, nie wiem. Ej, to jest dobre, jeżeli mu tutaj poustawiam rzeczy, to on tędy po prostu nie przejdzie. Lol. Big brain. A to da się potrzaskać na tym? Powinno się móc dać. Ale ja jestem ciekaw, jak trzeba we właściwy sposób przejść tę grę. Jaki jest taki... Okej. Jestem ciekaw, jaki jest taki oficjalny sposób na przejście tej gry. Skoro tutaj jest woda, to znaczy, że tej wody mogę gdzieś nabrać. Czy mogę do tego? That's not it. Wait, what? Co ja znalazłem? Chwila, to było przedtem otwarte. Otwieraj te drzwi. Otwieraj te drzwi! Przecież dostałeś! What? Nie mogę się ruszyć. Czemu to jest otwarte? To było otwarte, to było otwarte! Nie mogę teraz! Nie, zostaw mnie! Czemu to jest otwarte? What? Halo, zamknij to. Halo? What? To wyłączę. To wezmę. Nie. Ja nie wiem, co ja robię teraz. Ta gra jest absolutnie zepsuta. O nie, upuściłem ten mom, upuściłem ten mom! Zbierz go. Uciekamy stąd! Run! I ten mom mi będzie gdzieś potrzebny. Chwila. Zrobimy to tak, ja ucieknę. Jesus fucking Christ, ta gra. Nowy save, zapisz. Nie wiem, czy to mi coś da, ale... Jest tak głupi, nie, miał być zaawansowane AI, wiecie, Hello Neighbor 2 w Big Brain Edition, nie, że tutaj będzie AI 3 razy mocniejsze niż tam. Łoma potrzebuje tam. Muszę się tam jakoś dostać. Tylko nie wiem jak. Mogę w ten sposób. Mogę się po prostu wspiąć przecież teraz, no tak. To jest coś bardzo wygodne, że on sobie może otwierać i zamykać te kraty. A ja nie mogę. Czemu zostawił tutaj otwarte? Na jakiej zasadzie to działa? Czy on był pode mną? On jest pode mną. On mnie zaraz złapie. Okej, ale zdejmę jedną deskę. A drugą nie wiem, czy dam radę. Dam radę. Wystarczy ją złapać i nie trzeba przy niej stać. Dobra, deski mam załatwione, teraz wystarczy tylko klucz. I muszę jakoś tam skoczyć potem. Czemu nie mogę... Skam. Ja mogę tutaj wejść, okej. Wspinanie się jest troszeczkę broken. Tak, minimalnie. Nie mam pojęcia, co ja robię. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Ta gra to jedna wielka zagadka. No, do dachem się jest tutaj łatwiej dostać niż środkiem.
Chyba, że to jest właśnie ta właściwa droga. Okej. Nie mam pytań. Otwórz drzwi, ja tylko stąd ucieknę i tyle. That's it, man. A mogę tędy uciec? Mogę tędy uciec! Okej. Okej. No to rozgryzłem tę grę. Najprawdopodobniej. Ale potrzebuję jeszcze... The fuck? The fuck? The fuck? Ja potrzebuję pudeł. Potrzebuję pudeł. Gdzie jest klucz? Użyj go, zanim go stracisz. Dobra. Teraz potrzebuję tylko pudeł. Spada, już nie potrzebuję tego klucza. Easy, easy. Okej, okay, I got this. Teraz potrzebuję tylko zdobyć pudła. Ja nie wiem, po co mi dodali tą kamerę całą. Wiecie, jakby fajny flex, że potrafimy zrobić kamerę. FNAF miał kamery, był fajny, to my też damy kamery. O nie. Jest łom. Czego znowu zgubiłem? Idź do domu, idź. Zgubiłem ten łom. Spoko, fajnie. Fajnie, że rzeczy się po prostu gubią w tej grze. Okej, okay, nie mam nic więcej. Ale się dostałem? Wezmę to. Profilaktycznie. What? Po co mi to? Co on tam robi? Czekaj, co? A tu nie miał być sąsiad czasami? Co jest grane? shit, man. Okej, okay. To be fair. W pierwszej alfie, pierwszej alfie Hello Neighbor, jak już były te drzwi, można było się do nich dostać, nie działo się nic. Więc spoko, że dajmy chociaż ekran, że... You win? Ale... Jeżeli rzucają taki trailer do gry i wszystko, co jest w trailerze, jest w grze w gorszej wersji i nie mają nic poza tym, to trochę słabo. W sensie, nie wiem, zastanawiam się, czy mają na to pomysł i czy oni to ogarną jakoś sensownie, bo so far ta gra to jest jeden wielki syf. To wspinanie prawdopodobnie to jest ich główny teraz core gameplay i trochę tak cienko, no. Wolałem te pudła. Już wolałem te gliczujące się pudła, ale... Może tylko ja. Nie wiem, ja po prostu może za bardzo narzekam na tę grę. I don't know. Uśmiałem się przy niej, no AI po prostu 500 IQ, big brain po prostu musi iść na operację czaszki, bo mózg się nie mieści. No... No co mam wam powiedzieć, tak jak zakończyłem ostatni odcinek, no Hello Neighbor 2, no... It lives up to its name. Dzięki za obejrzenie, see ya next time. Prawdopodobnie pójdę nagrywać teraz Granit 2. Trzymajcie się. See ya.